Wygraj lotto na szczęście. Graj w punktach lotto. Znajomi pomyślą, że byłeś gdzieś na południu Europy. I dobrze. Trasy bardziej zakręcone niż baranie rogi. I wszędzie tu jesteś u siebie. Jest więcej powodów, żeby odwiedzić Małopolskę i poznać jej wszystkie twarze i mniej znane oblicza. Podróżuj lokalnie, poznawaj lokalnie i zwiedzaj bezpiecznie przez cały rok. Małopolska. Poznajmy się!
Szanowni Państwo, drodzy goście, Zakopane ponownie stało się stolicą filmów dokumentalnych poświęconych tematyce sportowej. Serdecznie witamy na gali finałowej trzeciego Festiwalu Polskich Filmów Sportowych. Ja nazywam się Jakub Pobożniak, mam wielką przyjemność poprowadzić dla Państwa tę ceremonię. Pragnę serdecznie powitać wszystkich gości, którzy zebrali się tutaj w kinie Giewont, w którym odbywał się cały festiwal. Pragnę powitać także gości, którzy oglądają nas za pośrednictwem naszego kanału na YouTubie oraz naszego kanału na Facebooku. Przez ostatnie 4 dni kino Giewont, na ekranie kina Giewont mogliśmy oglądać najlepsze projekcje poświęcone tematyce sportowej, które powstały w Polsce w latach 2021-2023. Do fazy konkursowej zakwalifikowane zostały 24 filmy, 12 pełnometrażowych, 12 krótkometrażowych. Wybór nie był prosty, bo zgłoszeń było znacznie więcej, 53. Nasze jury miało twardy orzech do zgryzienia, ale jak zawsze poradziło sobie doskonale. Za chwilę dowiemy się, kto zostanie laureatem naszego festiwalu. Wręczymy statuetki, nasze mamuty. Oczywiście skoczni mamuci w Zakopanem jeszcze nie ma, ale mamuty już są. Złoty, srebrny i brązowy. Mamy też gratyfikacje finansowe. Przed chwilą usłyszeliście, drodzy Państwo, kwartet galicyjski w utworze Hej Cyrwono. To formacja, która od 10 lat gości na polskiej scenie muzycznej, prezentując autorską twórczość altowiolistki zespołu Ewy Borcz. Od kilku lat zespół ukierunkował swoje działania na rzecz syntezy folkloru i muzyki poważnej, wydając 2 albumy, Folkomania oraz Legendy. Wiemy, że kwartet pracuje nad kolejnym albumem i za chwilę jeszcze kilkukrotnie nasze panie usłyszymy. A panie grają w składzie Joanna Kiełbasa, Martyna Bulzak, skrzypce, Ewa Borcz, altówka oraz Gabriela Lipień, wiolonczela. I tak jak mówiłem, jeszcze kilka utworów usłyszymy. Jest nam niezmiernie miło, szanowni Państwo, że na gali pojawiły się znamienite osobistości, które z tego miejsca chciałbym powitać. Jest z nami m.in. sekretarz stanu w gabinecie ministra sportu i turystyki, pan Andrzej Gut-Mostowy. Witamy oczywiście członków naszego szanownego jury, pan przewodniczący Janusz Basała i dziennikarz, komentator sportowy. Pan Dawid Tomala, mistrz olimpijski z Tokio w chodzie sportowym, który łączy tu przyjemne z pożytecznym, przygotowując się do igrzysk w Paryżu. Pan Jakub Maj, producent filmowy, wykładowca akademicki. Pan Sławomir Witek, operator filmowy, reżyser. Oczywiście organizator festiwalu, pan Maciej Polny. I jest z nami także dyrektor artystyczny festiwalu, pan Maciej Muzyczuk, który dla festiwalu potrafi poświęcić nawet mecz ukochanego GKS-u Katowice. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić teraz partnerów tegorocznego festiwalu, bez których organizacja naszego festiwalu nie byłaby możliwa. Nasi partnerzy to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, partner główny festiwalu, Gmina Miasto Zakopane, Totalizator Sportowy Marka Lotto, Fundacja PKO BP, Porter Domofony.pl, Tiger Energy Drink, Bolt Shift, Restauracja Góralski Browar, Sklep Kibic Fanshop.pl, Tygodnik Podhalański, Portal Pobandzie.com.pl, Portal Bieganie.pl oraz Kino Giewont, w którym się znajdujemy. Organizatorem festiwalu jest, jak co roku, Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że dzisiejszy wieczór dostarczy nam wspaniałych emocji, niezapomnianych wrażeń, owocnych spotkań oraz doświadczeń artystycznych. A teraz, jak to się ładnie mówi, zobaczmy to raz jeszcze. Przeżyjmy te 4 dni festiwalu. Mamy podsumowujący materiał filmowy, który chcemy Państwu pokazać. Tak wyglądały 4 dni trzeciego Festiwalu Polskich Filmów Sportowych. Zapraszam do zerknięcia na nasze ekrany. Mamuty w Zakopanem? Tak, to możliwe. Tak wygląda Złoty Mamut, nagroda główna trzeciego Festiwalu Polskich Filmów Sportowych. Już niedługo przekonamy się, kto ją dostał, ale najpierw nie możemy odmówić sobie podsumowania. Zobaczcie, jak wyglądały 4 dni festiwalu. Trzeci Festiwal Polskich Filmów Sportowych tradycyjnie już gościł w zakopiańskim kinie Giewont. 24 filmy, 12 pełnometrażowych, 12 krótkometrażowych, każdy pokazany 2 razy. Ciągle przy pełnej widowni, co cieszy najbardziej, bo inspirujące były to dzieła. Poziom filmowy, a jakże, również był bardzo wysoki. Mamy twórców, którzy wychodzą poza skalę. Tutaj
Także mamy do czynienia z dwoma czy trzema osobami z ogromnym dorobkiem, ale widać, że ludzie młodzi, którzy dopiero jakby wchodzą do tego zawodu dokumentalnego, no czerpali z dobrych wzorów, no bo w tych filmach jest suspens, jest zaskoczenie, jest też takie bardzo sympatyczne pochylenie się nad swoimi bohaterami. A bohaterowie to przeróżni, biegacze, łyżwiarze figurowi, kierowcy wyścigowi i szalone narciarki. Towarzyszyć im w akcji nie zawsze jest łatwo, ale czasem doprowadza to do zawiązania przyjaźni. Spędzając z kimś miesiąc, dzień w dzień, w trudnych warunkach, gdy naprawdę jesteśmy często zmęczeni i tak dalej, poznajemy się bardzo dobrze. No i tutaj z Szymonem dalej, jak gdyby się, że tak powiem, utrzymujemy kontakt, przyjaźnimy, no bo teraz mamy tur festiwalowo-kinowy, więc jak gdyby też dużo czasu ze sobą spędzamy, więc też dużo sobie wiemy, więc jak najbardziej taka robienie filmu sprzyja jak gdyby poznaniu się bardzo dobrze. Festiwal sprzyja zaś temu, by poznać znanych sportowców. W tegorocznym jury zasiadał Dawid Tomala. Mistrz olimpijski w chodzie na 50 km z Tokio w Zakopanem przygotowuje się do przyszłorocznych igrzysk. Połączył jednak przyjemne z pożytecznym i pomógł wskazać najlepsze filmy trzeciej edycji festiwalu. Przygotowujemy się od jednych igrzysk do drugich, więc to jest proces, który trwa naprawdę sporo. Tym bardziej uważam, że właśnie taka forma pokazania tego takiego backstage'u, jak wygląda codzienne życie sportowca, jest czymś naprawdę wartym uwagi, jest czymś, co trzeba pokazywać ludziom, że to nie jest tylko tak, że my zawsze się cieszymy przed kamerami. Cieszyła się za to młodzież ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, która w wydarzeniu towarzyszącym festiwalowi miała okazję zobaczyć w akcji Piotra Grabo-Grabowskiego, mistrza świata w koszykarskich wsadach. Było spektakularnie, widowiskowo i zaskakująco. Nic dziwnego, że publiczność pokochała Grabo. Pokochała też filmy, na które głosowała po projekcjach. Festiwal Polskich Filmów Sportowych tradycyjnie przewiduje nagrodę publiczności. Brązowego mamuta. Jury decyduje o złotym i srebrnym mamucie. Ale i w kwestii brązowego jest zgodność. Głosy publiczności są też jakoś tam zbieżne z tym, co my uważamy. Po prostu podobają nam się te same rzeczy, co publiczność. To znaczy, że publiczność ma dobry gust, czy że wy macie dobry gust? Publiczność ma dobry gust, a my co najwyżej gonimy za publicznością. Narad publiczności tak dobrze obserwować nie mogliśmy, ale narady jury już tak. Była ona pełna emocji, ale w końcu osiągnięto porozumienie. Wybór był niezwykle trudny, bo i spektrum tematów, o których opowiadały dokumenty, było ogromne. W tej edycji zostało poruszonych wiele tematów, które łączą sport, pomoc dla niepełnosprawnych czy chorych dzieci, więc myślę, że to wszystko gdzieś tam fajnie się składa i ten festiwal rośnie w siłę i staje się coraz bardziej wartościowy pod wieloma względami. Teraz tylko trzeba poczekać na ogłoszenie, które z filmów jurorzy uznali za najbardziej wartościowe. Jurorzy już wszystko wiedzą, my jeszcze czekamy na werdykt, ale coraz to oczekiwanie będzie coraz krótsze, gdyż niebawem zaczniemy rozdawać nagrody. Ale zanim, zapraszam na scenę dyrektora artystycznego festiwalu, pana Macieja Muzyczuka. Dobry wieczór, witam wszystkich. Poproszono mnie, żebym powiedział kilka słów na temat tegorocznej edycji festiwalu, więc zacznę od tego, że poziom filmów jest co najmniej taki sam jak w dwóch edycjach poprzednich, a momentami nawet wyższy. Kiedy organizatorzy poprosili mnie za pierwszym razem o to, żeby z nimi współpracować przy tym festiwalu, bałem się, że to będzie wydarzenie efemeryczne, że rok do roku nie powstaje w Polsce tyle ciekawych, profesjonalnych w sensie jakości, nie chodzi mi tutaj o autorstwo, filmów dokumentalnych o tematyce sportowej i ciężko będzie zgromadzić taką ilość filmów, żeby taki konkurs móc przeprowadzić. Tymczasem okazuje się, że tych filmów jest co roku naprawdę dużo, jak tutaj Kuba wcześniej mówił, ponad 50 filmów do nas trafiło do pierwszej selekcji. Mieliśmy kłopot z tym, żeby wybrać te 24. Kłopot bogactwa, bo te filmy są naprawdę bardzo dobre. Z jednej strony
możemy oglądać legendy, ikoniczne postacie polskiego sportu, jak para lotników, pilotów Żwirko i Wigura, jak Wanda Rutkiewicz, ale także bohaterami są te postaci, które dopiero legendami polskiego sportu się stają, jak Natalia Kaczmarek. Mieliśmy bohatera nieoczywistego, znakomitego zawodnika MMA, legendę tej dyscypliny, Grzegorza Jakubowskiego, o którym usłyszałem po raz pierwszy przy okazji tego filmu, ale tutaj na widowni siedziało kilkudziesięciu zawodników MMA, którzy akurat tak się złożyło w tym czasie, mieli swoje, czy mają nadal tego, nie wiem, zgrupowanie w COS-ie i oglądali ten film z niesamowitym wzruszeniem. Zresztą wzruszających pozycji w tegorocznym zestawie było więcej. Mieliśmy bohaterów, o których już mówiłem, znanych, ale też część z bohaterów tych filmów to postaci wydawałoby się anonimowe, a jednak albo osiągające bardzo wybitne cele sportowe, albo też traktujące sport jako drogę, by móc pomagać na przykład dzieciom z chorobą nowotworową. Mieliśmy bohaterów dziecięcych, którzy dopiero wchodzą do sportu, ale także seniorów, dla których sport jest sposobem na piękne spędzanie jesieni życia. Także mnóstwo dyscyplin, poczynając od tych najbardziej popularnych, jak piłka nożna czy żużel, kończąc na takim sporcie bardzo indywidualnym, jak biegi wysokogórskie, więc pełne spektrum tego, co można zobaczyć i jednocześnie, trzeba powiedzieć, bardzo wysoki poziom profesjonalny i frekwencja, której się nie spodziewaliśmy. Ta sala przez 4 dni projekcji, Państwo są, część z Was tylko na tej gali finałowej, więc nie widzieliście tego, ale uwierzcie, że te filmy szły przy kompletach widzów. Także musieliśmy korzystać z balkonów tej sali kinowej, co tutaj jest naprawdę bardzo rzadkie, więc film dokumentalny o tematyce sportowej, który często nie trafia do szerokiej widowni. Tym razem miał taką szeroką, bezpośrednią widownię, choć trzeba też dodać, że mieliśmy filmy, które były pokazywane w stacjach telewizyjnych, zarówno tych ogólnotematycznych, jak i stacjach o charakterze sportowym, więc część z tych filmów już swoją wielką widownię miała. Zatem mogę powiedzieć, że to był naprawdę bardzo udany festiwal i zawczasu pogratulować tym wszystkim, którzy nagrody zdobędą, a także tym, którzy zdecydowali się przystąpić do tego konkursu, bo myślę, że naprawdę warto. Dziękuję. Maciej Muzyczuk, dyrektor artystyczny festiwalu, jeszcze powróci do nas na scenę, by ogłosić jedną z nagród. Mamy bardzo różne spektrum dyscyplin, to nas cieszy. Wiem, że mamy tutaj osobę, którą cieszy to, że nie ma zbyt dużej martyrologii w tych wszystkich filmach i jest to pan przewodniczący naszego jury, Janusz Basałaj, który po raz kolejny pełni tę funkcję. Zapraszamy pana Janusza na scenę. Dobry wieczór państwu. A po tym występie Maćka trudno cokolwiek dodać. Też chciałem powiedzieć o kłopocie bogactwa, bo zwykle komunikat jury mówi o burzliwych naradach, o wielkich, wielogodzinnych sporach, o tym, że trzeba było głosować, że różni faworyci wygrywali. Tym razem nie powiem o jednomyślności, ale trzeba przyznać, że dość szybko wytypowaliśmy najlepsze filmy, wytypowaliśmy najlepsze nagrody dla tych, którzy rzeczywiście urzekli nas, jak mówił Maciek Muzyczuk, kłopotami bogactwo, bo to było bogactwo fantastycznej pracy reżyserów, operatorów, bogactwo pięknych postaci, bogactwo wielu wzruszeń. Łatwo było pracować, kiedy ma się do dyspozycji takie kandydatury do nagród Mamutów na 3. Festiwalu Filmów Sportowych w Zakopanem. Myślę, że tak jak tu siedzimy, wszyscy kochamy sport i wiemy, że sport powinien i na pewno łączy ludzi, bo jest to jedna w naszym kraju, nie chciałbym uderzyć w patetyczne
nuty, ale jedna z ostatnich wielkich spraw, jakie powinno łączyć. A kłopoty bogactwa, kiedy patrzę na to, co na naszą pracę przy wyborze nagród, to chciałbym, żeby każda drużyna piłkarska, jakakolwiek ze zespołem, miała kłopoty bogactwa, bo wtedy można łatwiej zostawić taki prawdziwy dream team. Nam mam nadzieję, że to się udało. Z mojego punktu widzenia, jak mówił Kuba, nie samo martyrologią tutaj, że tak powiem, nieładnie grzejemy, bo najłatwiej pokazać dramat sportowca, kiedy mu nie idzie, kiedy walczy z bólem samym sobą, czasami pokazać go, jak idzie po sukces. Idzie dosłownie, Dawidzie, albo biegnie, jak Natalia Kaczmarek. Rzeczywiście pokazali, widzę, że tutaj są różne aspekty sportowego życia, od tego bólu po wielką radość. No, a z mojego punktu widzenia cieszę się, że w zalewie pogoni za współczesnymi idolami sporo twórców odnosi się do historycznych postaci, bo bez tego, takich jak właśnie Wanda Rutkiewicz, wspomniani Żwirko Wigura czy Józef Kałuża, bo bez nich naszego sportu nie będzie. Trzeba jednak oglądać się za sobą i patrzeć, co było wcześniej, patrzeć na korzenie. Cieszę się, że mogłem być przewodniczącym jury, które miało trudną, a jednocześnie łatwą robotę, bo jeszcze raz podkreślam, dość szybko uzgodniliśmy to, kto był najlepszy na tym festiwalu. Dziękuję wszystkim członkom jury, dziękuję organizatorom. No i do zobaczenia na następnym festiwalu. Dziękuję. Janusz Basałaj, przewodniczący jury trzeciego festiwalu polskich filmów sportowych. Możemy powiedzieć więc, że kłopot bogactwa mamy w bramce reprezentacji Polski oraz właśnie na festiwalu. Marzymy o większej liczbie kłopotów bogactwa, ale teraz to, szanowni państwo, na co wszyscy czekamy, czyli przechodzimy do nagród w kategorii filmów krótkometrażowych. W gronie 12 filmów nominowanych do nagród Złotego, Srebrnego i Brązowego Mamuta i walczących o uznanie jury oraz szanownej publiczności znalazły się następujące filmy. Tu od razu prośba, jeżeli mamy autorów filmu, prosimy o powstanie, pokazanie się tutaj reszcie sali. Filmy nominowane w kategorii filmów krótkometrażowych to Amatorka w reżyserii Justyny Misterkiewicz, Kopalnia trenerów Pawła Grabowskiego, Mikel Iszak, Człowiek z wiary, autorstwa Łukasza Wiejaka, Moja polska przygoda, Krzysztofa Marczyka, Natalia Kaczmarek, Ile kosztuje medal, film Aleksandry Szmigiel, O milimetry, autorstwa duetu Dominika Płatek, Piotr Łęcki, Odważ się marzyć, Juliana Sobirajskiego, Sztuka wygrywania, krótki metraż w wykonaniu Pawła Barana. Tak to czuję, autorem jest Paweł Jan Miecznik. Wszystko co mam, Liwii Zaborskiej. Zuza z dala od szczytów, produkcja Zuzanny Witych i Macieja Solimy. Oraz Życie w biegu w reżyserii Grzegorza Lipca. Zaczynamy od nagrody publiczności, Brązowego Mamuta. Widzowie po każdym z seansów, wychodząc z kina Giewont, mieli możliwość głosować i zwykle przy miejscu, w którym były karty do głosowania, pojawiał się tłum ludzi. Czy była to młodzież szkolna, czy osoby, które przychodziły w godzinach popołudniowych, czy turyści, to zawsze oddawali głosy. Tych kart mieliśmy dużo, ale i tak trzeba było jeszcze przygotować dodatkowe. A to świadczy o tym, że zainteresowanie festiwalem jest coraz większe. Przed nami więc nagroda publiczności, Brązowy Mamut. Statuetkę oraz czek w wysokości 5000 zł wręczy dyrektor artystyczny festiwalu Maciej Muzyczuk. Nagroda publiczności, i tutaj muszę powiedzieć, że podobnego zdania było jury. W tym przypadku tak to sobie zdefiniowaliśmy. Doceniła upór bohatera w osiąganiu celów niedostępnych dla przeciętnych śmiertelników, a tę nagrodę publiczności trzeciego festiwalu polskich filmów sportowych, Brązowego Mamuta i gratyfikację finansową w wysokości 5000 zł brutto w kategorii filmów krótkometrażowych otrzymuje film Życie w biegu w reżyserii Grzegorza Lipca. Życie w biegu Grzegorza Lipca, zobaczmy zwiastun filmu.
On jest uzależniony od endorfin. Wielkie odparzenia stóp. Każdy krok to jest ból. Konwulsje wymiotne. Od dziecka się obawiałam o Piotra. Wiele rzeczy nie wiem, bo bał się mamie powiedzieć, bo mama się będzie martwić, zdenerwować. Miałem tak dużo szczęścia, że przeżyłem w ogóle. To Gosia zrezygnowała ze swoich pasji? No ja poświęciłam swoje pasje. Albo jest jedna pasja, albo nie ma nic. I tę cenę trzeba zapłacić, bo nie ma innego wyjścia. Wystarczy jedna nieszczęśliwa osoba w domu. I to było dla mnie mega trudne. Wielkie brawa. W imieniu reżysera filmu Grzegorza Lipca nagrodę odbierze pan Maciej Pawlikowski, członek honorowej Rady Fundacji Himalaizmu Polskiego imienia Andrzeja Zawady. Zapraszam na scenę. A ja tylko dodam w międzyczasie, że nagroda publiczności jest nagrodą publiczności, ale i jury z nagrodą publiczności się zgadza. Tak jak Jakub Maj powiedział wcześniej w materiale, te głosy są bardzo podobne. Wielkie brawo. Chwila dla fotoreporterów i bardzo prosimy jeszcze pana Macieja o zabranie głosu. Dobry wieczór państwu. Zostałem poproszony, abym reprezentował Fundację Himalaizmu Polskiego przez panią Annę Milewską i zarząd fundacji. Sam także jestem członkiem tej fundacji i sympatykiem. I jestem zaskoczony i stremowany, że jako pierwszą osobę, która została poproszona, spotkał ten zaszczyt. Pani Anna Milewska nie mogła tu się pojawić, ani też reżyser tego filmu, pan Grzegorz Lipiec. Ale mam z nimi kontakt i często widujemy się. Przekażę im tą wspaniałą nagrodę. Nagrodę publiczności, nagrodę Mamuta Zakopiańskiego Festiwalu. Jest to wyjątkowe wyróżnienie dla głównego bohatera tego filmu, polskiego biegacza wysokogórskiego, wspinacza Piotra Herzoga, którego jestem fanem od 20 lat. Kibicuję mu na terenie Polski, ale także i zdarzyło mi się go spotykać za granicą. Jest to dla mnie też wyróżnienie, że odbieram nagrodę dla fundacji, dla twórców, dla reżysera i Piotra Herzoga jako głównego bohatera tego filmu. Dziękuję bardzo wysokiemu jury za tą wspaniałą nagrodę. Dziękuję. Raz jeszcze wielkie brawa. To był film Życie w biegu Grzegorza Lipca.
Nagroda brązowego mamuta i czek w wysokości 5000 zł trafia do rąk pana Macieja Pawlikowskiego. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, przed nami wyróżnienie kolejne w kategorii filmów krótkometrażowych, statuetkę srebrnego mamuta oraz czek w wysokości 7,5 tysiąca złotych wręczy pan Dawid Tomala, mistrz olimpijski z Tokio w chodzie na 50 km. Zwykle to on dostaje nagrody, to dzisiaj ją wręcz. Dobry wieczór Państwu. Faktycznie z reguły jestem tym, który dostaje nagrody, ale nie zawsze też. Jestem ogromnym miłośnikiem kina. Cieszę się za zaproszenie przez jury, że mogłem również podejmować takie decyzje. Wspaniała chwila, ponieważ jestem sportowcem i powiem Wam szczerze, że nieczęsto oglądam filmy sportowe, co może być dosyć dziwne, ale te filmy wszystkie, które zobaczyłem, naprawdę wywarły na mnie ogromne wrażenie i dały mi też motywację do ciężkiej pracy. Dzisiaj chciałbym wręczyć srebrnego mamuta za wybór nieoczywistego dla polskiego twórcy tematu i stworzenie kameralnymi środkami uniwersalnej opowieści na światowym poziomie. Wyróżnienie trzeciego festiwalu polskich filmów sportowych srebrnego mamuta i gratyfikację finansową w wysokości 7,5 tysiąca złotych brutto w kategorii filmów krótkometrażowych otrzymuje film Kopalnia Talentów w reżyserii Pawła Grabowskiego. Gratulacje. Paweł Grabowski, Kopalnia Trenerów. Zobaczmy zwiastun filmu. Pues yo creo que la clave es que aquí el fútbol se vive con mucha pasión. Miquel, Xavi y otros muchos, pero son la punta del iceberg. Al más alto nivel, ¿no? Tanto en la Premier como en la Liga Española. La definición que tiene es muy buena. Estamos acostumbrados desde joven a trabajar. Me crié en casa con mucho fútbol. En mi casa todo era fútbol. Siempre leyendo marcas, siempre tal, esto, lo otro. O sea, le gustaba mucho ese tipo. Siempre me dijo, joder, tú siempre estás con la táctica, tú con la táctica, siempre con la táctica. Todo el mundo trabaja para el club principal. Esos clubes son nuestros primeros ojos. Pues es muy curioso, porque lo celebramos aquí. ¡Ojo, que lo ha marcado! Ellos, desde el punto de vista futbolístico, estaban por encima de cualquier niño de Guipúzcoa. Nada más y nada menos que Mikel Arteta, también tamborrero. Te pone el fútbol y la vida a la misma altura. Hiszpania kojarzy się z kopalnią talentów, ale kopalnią trenerów również jest. W imieniu reżysera filmu Pawła Grabowskiego nagrody odbierze pan Wojciech Artyniew, operator stacji Viaplay, producenta filmu Kopalnia Trenerów. Prosimy najpierw o wspólne zdjęcie. I zabranie głosu. Witam wszystkich. Przede wszystkim gratuluję wszystkim nominowanym, wszystkim filmom, które dostały się do selekcji. Nie jestem Pawłem, wytłumaczę szybko Pawła. Paweł teraz wydaje program, dlatego go nie ma. Przypuszczam, że inni nominowani, których też nie ma, też jakby tworzą, więc brawa dla nich. To nie jest mój film, więc nie będę długo mówił. Powiem tylko coś, czego Paweł by nie powiedział, czyli powiem coś o nim. Wydaje mi się, że Paweł jest osobą, która ma bardzo niesztampowe podejście do swojej pracy dziennikarskiej. Naprawdę potrafi wyjść z pudełka i dzięki temu wychodzą właśnie takie cuda, jak to, co widzieliście. Kto nie widział, zachęcam, naprawdę. Super historia, super zdjęcia. Brawo dla operatora, brawo dla chłopaków, którzy to zmontowali. Świetna robota. Dzięki. Srebrny mamut, kopalnia trenerów. Mamy kwiaty, czek.
do przekazania Pawłowi. Bardzo dziękujemy. A teraz... A Dawid jeszcze zostanie chwilę z nami. Lubi pochodzić, chodzi daleko, to może kilka razy tu zawrócić. Przed nami najważniejsza nagroda, nagroda Złotego Mamuta w kategorii filmów krótkometrażowych. Statuetkę oraz czek w wysokości 10 tysięcy złotych wręczy przewodniczący jury pan Janusz Basałaj. Musi trochę potrwać okulary, więc powaga. Za rzadkie połączenie wartkiej opowieści filmowej ze zjawiskowej jakości zdjęciami. Dzięki temu otrzymaliśmy idealny balans słowa i obrazu. Złoty Mamut, nagroda główna 10 tysięcy złotych brutto, przypada filmowi Zuza z Dala od Szczęścia. Reżyseria Zuzanny Witych i Macieja Sulimy. Wielkie brawa. Zobaczmy jeszcze zwiastun filmu i zaraz zaprosimy panią Zuzannę. Już jest. Która już jest znana. Pani Zuzanna jest szybka. Gratulacje serdecznie. Co? Chciałabym wam opowiedzieć historię trochę inną niż wszystkie. Historię o wzlotach i upadkach. Historię o podążaniu do celu i ścieżkach, które wydawały się zbyt strome. Na szczęście ja uwielbiam, jak jest stromo. Nazywam się Zuza Witych, a to moja historia. To już nie muszę mówić, kto odbierze nagrodę, bo już na scenie jest z nami Zuzanna Witych. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Pani Zuzanno, zapraszam. Mikrofon czeka. Dzień dobry, dobry. Przede wszystkim przepraszam za moje tutaj wyrwanie się, ale muszę przyznać, że jestem naprawdę w szoku. Absolutnie się nie spodziewałam, także ogromne, ogromne, naprawdę bardzo dziękuję. W szczególności, że jest to mój pierwszy film w życiu. Także wow, wow, jedno wielkie wow. Także i co mogę powiedzieć? Tak jak wymieniliśmy kilka słów, zależało nam, robiąc ten film, na tym, żeby on był troszkę z jajem, żeby był śmieszny. W końcu jesteśmy uprzywilejowani, mamy to szczęście, że możemy robić to, co kochamy. Sport jest przyjemnością, jest naszą pasją, także zależało mi na takim pozytywnym pokazaniu tej strony życia, oczywiście tam o różnych zwrotach i upadkach. Zależało mi również na tym, żeby tą swoją historią, bez zbytniego przechwalania się, ale tą swoją historią zainspirować dzieciaki, młodzież, kobiety przede wszystkim, bo jest to sport jednak bardzo mocno męski, w cudzysłowie. Ja tą swoją historią, że jestem z Łodzi, która jak wiadomo nie słynie z jakichś ogromnych tradycji narciarskich. Poza tym tą moją przygodę narciarską zaczęłam bardzo późno, bo tak naprawdę tak na serio dopiero w wieku 17-18 lat, a aktualnie jeżdżę w Pucharze Świata i walczę z dziewczynami, które urodziły się na nartach w miejscowościach jak Werbie czy Chamonix. Także chciałabym właśnie zainspirować, pokazać, że wszystko jest możliwe, nigdy nie jest za późno i dodać takiej właśnie motywacji do realizowania marzeń po prostu. I jeszcze raz Bardzo serdecznie dziękuję. Zuzanna Witych, film Zuza z Dala od Szczytów, produkcja Zuzanny Witych właśnie oraz Macieja Sulimy. Wielkie brawa, nagroda główna w kategorii filmów krótkometrażowych. I tak się jakoś składa, że najlepszych narciarzy mamy z Łodzi, bo tutaj Zuzanna w Pucharze Świata Alpejskim startuje Magdalena Łuczak, Zakopane ma konkurencję, także... No, dzieje się ciekawie, ale teraz chwila przerwy, drodzy Państwo, bo zaprosimy tutaj, żeby zrobić trochę suspensu,
Kwartet Galicyjski w kolejnym utworze Tango Plich. Zapraszamy, zaraz pojawią się tutaj nasze drogie panie. Chwila muzyczna.
Dziewczyny nas tu za kotarami słyszą, jeszcze do nas wyjdą. Drodzy Państwo, zbliżamy się do momentu, w którym wypada poznać filmy nominowane w kategorii filmów pełnometrażowych. Mamy listę 12 filmów. Miałem przyjemność oglądać je, przygotowując się do tego festiwalu i muszę przyznać, że była to olbrzymia przyjemność zobaczenia tak dobrych dokumentów. Więc współczuję jury, że mogło wybrać tylko 3 filmy, ale tu jest doświadczenie, to tego jury jest olbrzymie, więc na szczęście to ich wybór był, nie mój, bo ja miałbym z tym olbrzymi problem. Raz jeszcze będę prosił w przypadku wyczytania filmu o to, żeby reżyserka pokazał się publiczności zgromadzonej w kinie Giewont, a teraz lista nominowanych 12 filmów w kategorii filmów pełnometrażowych. Nominowane tytuły to Darcy Ward, Upadek, który zmienił historię żużla, film Marcina Musiała. Jak tańczy mój czas, w reżyserii Józefa Romasza. Jakubek, Człowiek, który urodził się za wcześnie, autorstwa Macieja Glabusa i Łukasza Bukowskiego. Józef Kałuża, Legenda wiecznie żywa, w reżyserii Krzysztofa Baranowskiego i Tomasza Gawęckiego. Karakoran, film Adriana Dmocha. Pani trener, autorką jest Małgorzata Kozera. Piłkarskie święto w Jadownikach, Jadowniczanka Widzew, dzieło Arkadiusza Stolarka. Tyski Abraham, Adama Drygalskiego. Wiraż, film Pawła Hejbuckiego. Z góry widać lepiej, Wanda Rutkiewicz, produkcja Bartosza Kowalskiego. Żwirko i Wigura, 15 dni chwały, w reżyserii Piotra Kloca. Oraz 80 lat żółto-czarnych, historia klubu sportowego Wieczysta, tu również autorem Krzysztof Baranowski. A przed nami nagroda publiczności w kategorii filmów pełnometrażowych, Brązowy Mamut, statuetkę oraz czego wartości 10 tysięcy wręczy pan Jakub Maj, członek jury III Festiwalu Polskich Filmów Sportowych. Dobry wieczór Państwu, to jest chyba jedyny mój moment przed mikrofonem, więc dzisiejszego wieczora, więc korzystając z tej okazji chciałbym podziękować i pogratulować twórcom wszystkich 24 filmów, które zakwalifikowały się do tych dwóch konkursów i podziękować i pogratulować organizatorom festiwalu. Jedni i drudzy zrobiliście dobrą robotę, prawda? Aha, właśnie, bo ja tu przyszedłem coś przeczytać, coś wręczyć. Szanowni Państwo, kino, filmy robi się dla widzów. Tym bardziej cieszę się, że przyszło mi wręczać dzisiaj nagrodę publiczności III Festiwalu Polskich Filmów Sportowych, czyli Brązowego Mamuta i gratyfikację finansową w wysokości 10 tysięcy złotych brutto. Dla filmu, który być może wywołał największe wzruszenie spośród całej stawki, pokazując w emocjonalny sposób, że sport może być sposobem na życie, także dla seniorów. Nagrodę otrzymuje film Jak tańczy mój czas w reżyserii Józefa Romasza. Brawo. Wielkie brawa. Jak tańczy mój czas w reżyserii Józefa Romasza. Zobaczmy zwiastun filmu. Nie ma nic piękniejszego niż wspólny taniec na lodzie. O, ja już nie mam czym. Z pracą w korporacjach się pożegnałam na czas długi i nieokreślony. Jest to teraz czas dla mnie. Mam takie odczucie, że nie jesteśmy jeszcze gotowi. Dobry zdrowy. Jeszcze kilka treningów. Zobaczymy. Nasze rozstanie. To dla mnie bardzo przykre wspomnienie. Wasyl był mistrzem Białorusi. Zaczął rozumieć moją potrzebę tańca.
Аня и Вася. Вам осталось уже неделя до соревнований. Zbliżanie się do cierpienia jest chyba też momentem ważnym w naszym życiu. Będzie dobrze. Jak tańczy mój czas? Józef Romasz. Józef Romasz jest z nami. Zapraszamy na scenę. Nagroda brązowego mamuta. Nagroda publiczności. Dziękuję bardzo i panie Józefie zapraszam. Kilka słów chętnie usłyszymy. Jestem wzruszony. Bardzo dziękuję jurorom, że zauważyli nasz film, naszą pracę. Chciałem też podziękować organizatorom festiwalu, a również twórcom filmów, które miałem okazję tutaj zobaczyć. Poznać kilku sportowców. Jestem pod wrażeniem tych filmów i tego miejsca, i to, co zobaczyłem. Bardzo dziękuję. A teraz chciałem odnieść się do naszego filmu. Jak tańczy mój czas? Można sobie zadać pytanie, jak tańczy mój czas, prawda? Jak tańczy wasz czas? I chciałem przy tym podziękować producentom, Kamilowi Skałkowskiemu i Januszowi Skałkowskiemu za ich wiarę w ten film, za pomoc. Chciałem podziękować ekipie, Tomkowi Michałowskiemu, Katarzynie Wielechowskiej. Chciałem podziękować Kamilowi Kamilowi chciałem podziękować również, a przede wszystkim chciałbym podziękować bohaterom filmu, którzy rzeczywiście nam bardzo, bardzo wierzyli, że zrobimy dobry film, a ja tak samo wierzyłem, że oni pomogą nam. Bardzo dziękuję. Józef Romasz, jak tańczy mój czas? Nagroda publiczności i brązowy mamut. Wielkie brawa. Tutaj jeszcze czek. Na pamiątkę. Jak widzicie, łyżwy zakopane mają się dobrze. Wiem, że teraz niebawem zostanie oddany nowy kryty tor do łyżwiarstwa szybkiego, także liczymy na kolejne wielkie wzruszenia i medale. Czemu nie? Przed nami wyróżnienie w kategorii filmów pełnometrażowych Srebrny Mamut. Czek za 12,5 tysiąca złotych. Trochę chciałem podwyższyć stawkę. Oraz statuetkę wręczy pan Maciej Polny, organizator trzeciego festiwalu polskich filmów sportowych. Dobry wieczór państwu. Mam zaszczyt wręczyć nagrodę Srebrnego Mamuta w kategorii filmy pełnometrażowe za profesjonalną realizację i znakomite wykorzystanie materiałów archiwalnych w budowaniu wielowymiarowej postaci wielkiej sportsmenki za film Z góry widać lepiej Wanda Rutkiewicz w reżyserii Bartosza Kowalskiego. Wielkie brawa, zobaczmy zwiastun filmu. Thank you.
przekraczanie granic jest czymś bardzo niebezpiecznym, bo tam jest tylko jedna granica, ta ostateczna. Zauważyłam, że zbliżanie się do tej granicy jest dobre. Poszerza mój krąg widzenia. Stan zagrożenia, jaki mi towarzyszy, i świadomość tego stanu powoduje, że widzę nagle wszystko inaczej. To są granice mojej świadomości. Z góry widać lepiej. Wanda Rutkiewicz, film Bartosza Kowalskiego. W imieniu reżysera nagrody odbiorą Edyta Łysiak, producentka filmu, oraz współproducentka Malwina Kiepiel. Producentem filmu Z góry widać lepiej Wanda Rutkiewicz jest firma Aurel. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia jeszcze. Fotoreporterzy się tam czają w oddali, ich nie widać w pierwszym rzędzie, ale są. Dziękujemy bardzo. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu. Nie, ty potem, dobrze. Dziękujemy bardzo, jury. Zrobiliśmy film, który wydawało się, że jest niemożliwy do zrobienia. Jesteśmy ludźmi spoza systemu. Nie jesteśmy sportowcami, nie jesteśmy wspinaczami. Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim bohaterom, bo to dzięki nim. Film Wandzie się należał. Nie było to łatwe. Dzięki inicjatywie Malwiny udało się, więc jeszcze raz dziękujemy wszystkim bohaterom. Nieoczekiwanie bohaterką drugiego planu stała się Anna Czerwińska. To jest dla niej Oscar. Aniu, pamiętamy. Oscar, bo widzowie dostrzegli niesamowitą prawdę, jaka biła od Ani. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, że Państwo dostrzegli wartość naszego filmu. Z góry widać lepiej Wanda Rutkiewicz, film Bartosza Kowalskiego, zdobywca Srebrnego Mamuta. Jeszcze damy głos, udzielimy. Ja. Oczywiście, ja, bardzo proszę. Oczywiście, ten film powstał trochę na górze wielkiej. Po prostu przyznaję się, że Wanda mnie zainspirowała, będąc na wysokości powyżej 4000 metrów. Ale to, co chciałam również podziękować przede wszystkim całemu zespołowi, bo to jest praca zespołowa, poniekąd sportowa, tak? Podziękowania dla Piotra Górskiego, dla reżysera, dla wszystkich, którzy z nami współpracowali i pracowali również przy poszukiwaniu archiwów. Natomiast bardzo też dziękuję jury i organizatorom za tą nagrodę, bo ta nagroda upewnia mnie i motywuje do dalszej pracy dokumentalnej, bo uważam, jak powiedział kiedyś Martin Heidegger, że człowiek to istota najbliższa, ale jednocześnie najtrudniejsza do poznania. Zadaje sobie wiele pytań, bardzo się sobą zajmuje, a niewiele wie o sobie. I wiemy tylko, żeśmy się narodzili i że byt nasz skończony i żeśmy nie jesteśmy nieśmiertelni. Powiem krótko, dla mnie Wanda Rutkiewicz jest osobą nieśmiertelną. Wielkie brawa, dziękujemy raz jeszcze. Srebrny Mamut za film Z góry widać lepiej Wanda Rutkiewicz. I została nam ostatnia nagroda. 10 filmów wciąż w grze, reżyserzy, autorzy, twórcy, bohaterowie czekają na to, co wydarzy się za chwilę, a przed nami nagroda główna w kategorii filmów pełnometrażowych. Statuetkę Złotego Mamuta oraz czek na 15 tysięcy złotych wręczy sekretarz stanu w gabinecie ministra sportu i turystyki, pan Andrzej Gudmostowy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpocznę od kilku słów refleksji. Rok temu oglądaliśmy wspaniałe filmy, nagradzaliśmy film o naszej wielkiej bohaterce, sportmence Helenie Marusarzównej i wydaje się, że to było kilka chwil temu. Jak ten czas leci i jak te chwile
przemijają, czasami przemijają poza naszą pamięcią i poza naszą zanotowaniem tych wielkich chwil. I tym bardziej, jak ważne jest dokumentowanie i zapisywanie tych ważnych chwil naszego życia, w tym sportu, wtedy, kiedy sięgamy szczytów. Te chwile wymagają odnotowania, zapisywania, a po to, aby się podzielić z innymi i zostawić dla potomności. Dlatego tak wielka jest wartość tego festiwalu polskich filmów sportowych, filmów dokumentalnych, które pozwalają te wielkie chwile przekazać innym, ale także zostawić dla potomnych. Przy tych słowach muszę podziękować organizatorom i wszystkim osobom, które przyczyniły się, że ten trzeci festiwal jest, że ten trzeci festiwal jest w Zakopanem. Mówię to jako wiceminister sportu i turystyki, który pochodzi z Podhala, i także wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy poświęcili tyle czasu i swój talent dla wyprodukowania tych wspaniałych dzieł, których doświadczyliśmy, oglądaliśmy podczas tego festiwalu. Jeszcze raz wielkie, serdeczne podziękowania. No ale teraz bardzo ważna chwila, czyli ogłoszenie naszego laureata za umiejscowioną w zjawiskowych plenerach wzruszającą opowieść o człowieku, dla którego sport nie jest celem, lecz drogą. Kara Korun i Adrian Dmoch. Kara Korun, Adriana Dmocha. Zobaczmy zwiastun filmu i zaraz zaprosimy Adriana na scenę. Hej, jestem Natalia i trzymam za ciebie mocno kciuki, żebyś dał radę i po prostu dał radę. Po prostu. Myślę, że każdy ma jakąś misję w swoim życiu i moją misją w tym życiu jest pomaganie innym. Szukam takiej drogi środka, gdzie zarówno mogę pomóc innym, jak i też pomóc sobie zrealizować siebie. To po prostu jest moja droga życia. Komuś o tym, no to raczej ludzie się pukają w czoło, no nie? A ty robisz po prostu wszystko, żeby to zrobić. Adrian Dmoch. Jak to się mówi, Adrian do 3 razy sztuka. Adrian zgłaszał swoje kandydatury do każdego z festiwalów. Za trzecim razem zwycięstwo i nagroda Złotego Mamuta. Prosimy o czas na zdjęcie. Wielkie brawa raz jeszcze, Adrian Dmoch, Kara Korun. Adrianie, zapraszamy. Że tak powiem, nie spodziewałem się, więc nie mam nic przygotowanego do powiedzenia specjalnie. Słuchajcie, jestem super szczęśliwy tak naprawdę, bo to jest pierwszy festiwal, na którym Kara Korun, na który został wybrany i od razu nagroda i też w ogóle główna Złoty Mamut. Super, no jestem po prostu super szczęśliwy. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim dzieciom z oddziału onkologicznego, a szczególnie tym, które wystąpiły u mnie w filmie i które były coachami mentalnymi dla Szymona, bo taki był mój plan na ten film, żeby dzieci, które przychodzą ciężkie rzeczy,
mają jakieś swoje doświadczenia, umiały wspierać ludzi dorosłych, którzy nie mieli takich doświadczeń. Więc szczególne podziękowania dla wszystkich dzieci, które wystąpiły w filmie. Dzięki chciałbym podziękować Szymonowi, który wpadł na pomysł tego biegu. Zaproponował mi zrobienie tego filmu. Co chciałem powiedzieć, że no, Szymon się bardzo natrudził w trakcie biegu i to miało jakiś tam efekt w postaci wsparcia dla Fundacji Herosi i tym samym dla dzieci z oddziału onkologicznego. I ja się później sporo natrudziłem przy robieniu tego filmu, no bo w porównaniu do innych produkcji, które były na tym festiwalu, no to ja tutaj robiłem wszystko sam, jak gdyby sam robiłem zdjęcia, sam montowałem, sam dobierałem muzykę, więc jak gdyby nie miałem żadnego wsparcia, więc to też był mój trud i bardzo bym chciał, żeby ten film znowu też przysporzył się do też pomocy dzieciakom z chorobami onkologicznymi. Na końcu filmu, nie wiem kto oglądał, jest link do zrzutki, a jeszcze tutaj chciałem ją przypomnieć, jest zrzutka.pl i każdy z nas może zostać herosem, a adres jest zrzutka.pl, zostań herosem. Byłbym bardzo wdzięczny, jakby każdy, kto siedzi na sali, nawet jakąś złotówkę przekazał ten cel, będę super szczęśliwy. I tym samym chciałbym jeszcze podziękować Fundacji Herosi, która nas tutaj wspierała przy jak gdyby pracy nad filmem i przy zbiórce. Także dziękuję bardzo, jestem super szczęśliwy. A i na końcu jeszcze chciałem pozdrowić moją córkę, która ogląda relacje live na YouTubie, także dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję jury, jestem bardzo szczęśliwy, dziękuję. Złoty mamut, Adrian Dmok, nagroda główna w filmie pełnometrażowym Kara Koran. Wielkie brawa, drodzy Państwo. To, co najważniejsze, nagrody rozdane. Festiwal nieubłaganie dobiega do końca. Przed nami oficjalne zamknięcie, dlatego na scenę zapraszam pomysłodawcę i organizatora, pana Macieja Polnego. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że ta trzecia edycja jest za nami i że te filmy naprawdę były niesamowite. Oglądało się na pewno większość tych filmów, a może nawet wszystkie jednym tchem. Naprawdę wybór był bardzo ciężki tutaj i myśmy dużo dyskutowali. Niektórzy nawet jeszcze oglądali raz te filmy, przypominali sobie pewne sceny, pewne epizody z tych filmów. Ja się cieszę, tak jak wszyscy tutaj podzieli moi przedmówcy, że tych filmów jest naprawdę dużo i że ta produkcja filmów sportowych, dokumentów jest na pewno na bardzo wysokim poziomie. Ona porusza wiele różnych tematów, przypomina sylwetki wielkich postaci, wielkich sportowców, ale też pokazuje dyscypliny, których często nie doceniamy, więc myślę, że przekrój tematyki, ale też problemów wsparcia sportowców chociażby dla dzieci, które chorują, to wszystko jest niesamowite. Także myślę, że misja tego festiwalu od początku była właśnie taka, żeby pokazywać te filmy sportowe od wielu stron, z wielu perspektyw. Trzecia edycja za nami, ale myślę, jestem przekonany, że to nie jest ostatnia edycja. Chciałem podziękować wszystkim partnerom, wszystkim sponsorom. Również dziękuję, że pan minister nas zaszczycił swoją obecnością po raz drugi z rzędu. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, także bardzo panie ministrze dziękuję. Będziemy pana zawsze tu mile widzieli. No i zapraszam za rok, tak? Wszystkim gratuluję, wszystkim zwycięzcom, triumfatorom. Mam nadzieję, że za rok pokaże się nam nowe swoje produkcje, które na pewno obejrzymy z wielką przyjemnością. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Maciej Polny, organizator trzeciego festiwalu polskich filmów sportowych. Nasz festiwal dobiega końca, ale za chwilę jeszcze występ artystyczny Kwartetu Galicyjskiego. Zanim to jednak nastąpi, chcielibyśmy raz jeszcze podziękować naszym partnerom i sponsorom, bez których nie udałoby się zorganizować tego festiwalu. W międzyczasie, gdy panie będą przygotowywały się do występu, ja pozwolę sobie raz jeszcze przeczytać sponsorów oraz partnerów tego wydarzenia. Nie byłoby nas tutaj, drodzy państwo, gdyby nie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który jest partnerem głównym festiwalu, Gminy Miasto Zakopane, Totalizatora Sportowego marki Lotto, Fundacji PKO BP, Porter Domofony.pl, Tiger Energy Drink, Bolt Shift, Restauracja Góralski Browar, Sklep Kibic Fanshop.pl, Tygodnik Podhalański,
portal pobandzie.com.pl, portal bieganie.pl oraz Kino Giewont. Bez was by się nie udało. Dziękujemy raz jeszcze, dziękujemy bardzo. Polecamy się na przyszłość. Mamy nadzieję, że ta przyszłość będzie równie piękna jak te filmy, które mieliśmy okazję zobaczyć podczas tego trzeciego festiwalu polskich filmów sportowych. Kwartet Galicyjski po raz trzeci i ostatni, a słyszałem od dziewczyn, że bis jest możliwy, jeżeli będą głośne brawa po dwóch utworach, także wiecie, co robić. A po występie wszystkich nagrodzonych oraz członków jury, jak i naszych szanownych gości, zapraszam do wspólnego zdjęcia. Chwila dla fotoreporterów, kolejna, ostatnia, i wtedy oficjalnie zamkniemy nasz festiwal. Kwartet Galicyjski, raz jeszcze wielkie brawa poproszę.
trzeba podkryć na bis. To były utwory Sowa oraz Poszli Świrni Kwartetu Galicyjskiego. Ja bym poprosił, żeby te brawa były trochę większe, bo wiem, że dziewczyny jeszcze mają coś przygotowane. Tylko trzeba je odpowiednio namówić. Chyba dały się przekonać. Utwór czarny jeszcze, z tego co wiem, macie przygotowany. Także raz jeszcze, Kwartet Galicyjski. Kwartet Galicyjski. Dziękujemy bardzo. Drogie panie, czekamy na trzecią płytę. Czekamy z niecierpliwością. Dziękujemy bardzo. Po raz kolejny umiliłyście nam ten festiwal. Drodzy państwo, gdy nasze panie tutaj dzielnie zabiorą swoje rzeczy, razem z pomocą, może ktoś przyjdzie, zaprosimy wszystkich laureatów naszego trzeciego festiwalu polskich filmów sportowych. Zaproszę też członków jury oraz wszystkie osoby, które miały przyjemność wręczać nagrody, bo jeszcze chwila dla fotoreporterów czeka przed nami. Zaproszę też wszystkie osoby, które brały udział w festiwalu, a więc skoro mamy tutaj reżyserów też pozostałych filmów, również zapraszamy na scenę. Scena za chwilę będzie czysta, wtedy możemy zrobić tłumny najazd właśnie na scenę. Pan fotograf tam zaraz tutaj do nas przyjdzie, pokazuje, że jest wszystko ok, więc możemy zapraszać.
Słuchajcie, chodźcie śmiało, nie bójcie się. I trochę poproszę, żebyście się jednak ścieśnili, żeby was wszystkich było widać, żeby mównica was nie zasłoniła, bo po co? Z nagrodą to do pierwszego rzędu. Raz jeszcze poproszę o tych, którzy pozostali na swoich miejscach, o wielkie brawa dla wszystkich nagrodzonych podczas trzeciego festiwalu polskich filmów sportowych. Maciej pokazuje, że wystarczy. Skoro dyrektor artystyczny tak mówi, to nie pozostaje mi nic innego, tylko podziękować za ten festiwal. Dziękuję w imieniu organizatorów, gratulujemy laureatom i zapraszamy teraz wszystkich na bankiet do restauracji Góralski Browar przy Krupówkach. Rozpocznie się bankiet o godzinie 20, także akurat ten kwadrans, żeby przejść do miejsca, które już na nas zaraz będzie czekało. Ja nazywam się Jakub Pobożniak, bardzo dziękuję za możliwość udziału w tym festiwalu, bardzo dziękuję za to, że miałem przyjemność poprowadzić ten festiwal, przyszłą galę finałową festiwalu. Dziękuję bardzo. Festiwal uznajemy za zakończony. Mamy nadzieję, że spotkamy się niedługo. Szczęście często chodzi parami. Podziel się nim z bliskimi. Skorzystaj z szansy od losu i spraw komuś niespodziankę. Bo każda okazja jest dobra. Podaruj Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto. Znajomi pomyślą, że byłeś gdzieś na południu Europy. I dobrze. Trasy bardziej zakręcone niż baranie rogi. I wszędzie tu jesteś u siebie. Jest więcej powodów, żeby odwiedzić Małopolskę i poznać jej wszystkie twarze i mniej znane oblicza. Podróżuj lokalnie, poznawaj lokalnie i zwiedzaj bezpiecznie przez cały rok. Małopolska. Poznajmy się.